Szanowni Państwo, drodzy goście, to pierwsza z cyklu konferencji poświęcona nie tożsamości, bo przecież Lewica ma swoją tożsamość, ma swoje miejsce w historii, ma swoje idee, o które walczy, ma swój dorobek i myślę, że dzisiejsza konferencja powinna być takim początkiem dużej debaty, dużego dialogu o naszej historii, o fundamentach ideowych, o miejscu Lewicy w odbudowie Polski po roku 1918, po II wojnie światowej. Ja mam takie poczucie, jako osoba bardzo młoda w polityce, że inne siły polityczne, szczególnie prawicowe, budują całkowicie inny obraz Polski, budują całkowicie inną historię, budują całkowicie inne przekazy dotyczące tego, co w Polsce się działo na przestrzeni lat. Mamy często projekty uchwał, różnego rodzaju stanowiska, prezentowane szczególnie przez Prawo i Sprawiedliwość, które pokazuje, że jest tylko jedna słuszna myśl polityczna, jedna słuszna idea, a to wszystko, co wydarzyło się obok, co wydarzyło się po drodze, to albo przypadek, albo coś, co należy potępić. My na to się nie możemy zgodzić. I jako przedstawiciel młodego pokolenia chciałbym tu z całą stanowczością i determinacją powiedzieć, że tak jak stałem, tak będę stał na straży rzetelnej debaty publicznej, prawdziwego dialogu i prawdziwej rozmowy o tym, co działo się w Polsce i uhonorowania wszystkiego tego, co wydarzyło się, szczególnie z udziałem Lewicy. Zadanie dzisiaj czynnych i aktywnych polityków, ale również ekspertów, profesorów, działaczy społecznych, naszym wielkim zadaniem i wielką bitwą, którą musimy stoczyć w polskiej debacie publicznej, jest to, aby nie zapomniano o wielkiej historii Lewicy w Polsce. Musimy stoczyć tą wielką bitwę z przeciwnikiem, który jest bezwzględny, który potrafi fałszować historię, odwoływać się do bardzo płytkich pobudek, byle tylko jego było na wierzchu. I wierzę głęboko, że to, co dzisiaj się dzieje w Sejmie, w bardzo symbolicznym miejscu, bo przecież parlament to miejsce, gdzie się debatuje, dyskutuje, a przede wszystkim tworzy prawo, że ta pierwsza, tak ważna historyczna debata o naszym miejscu, miejscu Lewicy, pokaże i odwróci tą bardzo złą tendencję ujednolicenia historii, ale tylko pod dyktando jednej partii politycznej.